Hej, drugiego dnia w Budapeszcie. My się właśnie zbieramy. Chcieliśmy się obudzić dzisiaj o 8, ale budzik nas obudził, po czym znowu zasnęliśmy i tak naprawdę obudziliśmy się dopiero po 9. Zjedliśmy śniadanko, no i teraz już lecimy. Jak widać, w moim swetrze świątecznym, pod nim mam jeszcze bluzkę z długim rękawem, no i pod spodniami leginsy termiczne. Także czuję, że mam trochę takie krępowane ruchy, powiedzmy, no ale mam nadzieję, że będzie mi po prostu dzięki temu ciepło. Także za chwilę wychodzimy. Nasz pierwszy punkt to taka uliczka Gulbaby, czyli taki trochę nietypowy punkt, ale później idziemy już taką bardziej standardową i oklepaną drogą, jeśli chodzi o zwiedzanie, czyli będziemy oglądać Basztę Rybacką, Zamek Królewski, most łańcuchowy. Także dzisiaj to będzie do zrobienia. No i nie tylko, oczywiście parlament i tak dalej, ale to zobaczycie w trakcie. No i jesteśmy na ulicy Gulbaby. No i doszliśmy do końca tej stromej uliczki. Tak to wygląda od góry. Teraz idziemy do grobowca Gulbaby, a był to ogółem poeta i taki towarzysz Sulejmana Wspaniałego. Także przyjechali tutaj z Turcji z wojskami. Także taki turecki akcent w sercu Budapesztu. No a teraz już zmierzamy do Baszty Rybackiej. Nasz langosz. Zamek Królewski. I most łańcuchowy. Thank you.
Tutaj buty na brzegu Dunaju, czyli pomnik upamiętniający ofiary Holokaustu. Mamy parlament. My teraz siedzimy nad Dunajem, a tutaj taki autobus w wodzie. Śmieszne. Za nami parlament, a my pijemy kawkę. No i my już jesteśmy w domu jakiś dłuższy czas później, właściwie teraz już powoli będziemy się zbierali do spania, ale chciałam jeszcze powiedzieć kilka słów odnośnie dzisiejszej wycieczki. Dzisiaj sporo pozwiedzaliśmy, w wielu miejscach byliśmy. Przeszliśmy kilkanaście kilometrów na nogach. Mi się z całego tego dzisiejszego dnia najbardziej podobała chyba Baszta Rybacka. Naprawdę dla mnie była taka magiczna, miała swój klimat, także tam zdecydowanie polecam pójść. Fajne wrażenie robił też most łańcuchowy, no i oczywiście parlament. Po tym wszystkim poszliśmy na obiad i udaliśmy się znowu na Langosza. Pierwszego Langosza jedliśmy pod Basztą Rybacką i tam wzięliśmy sobie właśnie, żeby coś po prostu takiego przegryźć, żeby nas później jakiś wielki głód nie złapał, więc wzięliśmy sobie jednego langosza na dwoje. No i tak się zastanawialiśmy, co chcemy jeść, aż w końcu zdecydowaliśmy się, że pójdziemy do takiej polecanej knajpy Retro Langosz, bodajże tak się nazywa. To słyszałam właśnie z różnych poleceń, że tam są najlepsze langosze i że knajpka jest taka dość niepozorna. No i faktycznie wizualnie jest niepozorna, nie wiem, czy to w ogóle nie jest jakaś taka najstarsza miejscówka, ale wewnątrz jest naprawdę wielki ruch, czyli no, ma na pewno bardzo dobre opinie. Było tam naprawdę mnóstwo ludzi, ciężko było znaleźć gdziekolwiek miejsce. Też stoliki na zewnątrz były wszystkie pozajmowane, także jak widać, no cieszy się to sporą popularnością. Ale nam się na szczęście udało wyhaczyć jakieś miejsce, gdzie ludzie odchodzili od stołu, także usiedliśmy, zamówiliśmy, no i dosłownie chwilę później te langosze już dostaliśmy. Jest tam spory wybór tych langoszy, naprawdę różnych smaków, są nawet langosze na słodko. Są też tak dość bogate. Ja wzięłam taką wersję, to był jakby langosz węgierski i on był jakby ze śmietaną, z serem, boczkiem oraz czerwoną cebulką. Mateusz wziął w podobnej wersji, tylko zamiast właśnie tego boczku tam była jakby taka kiełbasa, coś a la chorizo, no jakaś taka chyba węgierska, tak mi się wydaje. No mi ten langosz bardzo smakował, także jak widać, no te wersje takie dużo bardziej na bogato, a jakby nie wzięliśmy takiej mocno zaawansowanej wersji, bo im dalej na tej liście te langosze były jeszcze z dużo większą ilością dodatków. Ale te langosze nam smakowały i ciężko też je było przejeść, no bo to ciasto samo w sobie jest takim ciastem
jak na pączki. Jest takie smażone na głębokim tłuszczu. Do tego ta śmietana, która też jest tłusta. No, ser żółty, wiadomo, wszystko jest dość tłuste, także naprawdę się tym przejedliśmy. I potem wszystkim poszliśmy jeszcze się na chwilę przejść na jarmark. Właśnie tam pod Bazyliką Świętego Stefana, tak samo jak w dniu wczorajszym, też były inscenizacje takie multimedialne na budynku właśnie Bazyliki. Także co bodajże 25 minut takie inscenizacje się pojawiają. Kupiliśmy sobie właśnie krańce. No i obejrzeliśmy tą inscenizację, no i już się zbieraliśmy do domu. Także dzień upłynął nam bardzo fajnie, sporo pozwiedzaliśmy, no i regenerujemy siły i jutro ciąg dalszy, chociaż będzie już tak dużo bardziej spokojnie.